pani psycholog, pani magister Katarzyna Szydłowska-Sęk i będzie mówiła o terapii funkcji poznawczych, metodą, która jest taką metodą, która dopiero się pojawia, wchodzi. Niewielu jeszcze specjalistów tą metodą pracuje. Metoda nazywa się Instrumental Enrichment, w skrócie IS języka angielskiego i pani magister będzie nam opowiadała o tej terapii jako o dobrym sposobie wspierania myślenia. W związku z czym oddaję za chwileczkę głos pani magister. Chciałam również państwu powiedzieć, iż nasze spotkanie jest nagrywane, w związku z tym, jeżeli coś państwo będą chcieli jeszcze wrócić do tego webinaru, zapraszam na naszą stronę internetową i oczywiście dla wszystkich tych osób, które online nie dały rady obejrzeć tego webinarium, to zapraszam również do obejrzenia tego webinarium w terminie późniejszym na naszej platformie, na naszej stronie internetowej. W tej chwili już oddaję głos pani magister i chciałam jeszcze państwu tylko powiedzieć, już na koniec spotkania również im państwu na chwilę pokażę, po to, aby udostępnić państwu certyfikat uczestniczenia w dzisiejszym wydarzeniu. Dziękuję Państwu na razie za uwagę. Z mojej strony to wszystko póki co i oddaję głos Pani Kasi. Pani Kasiu, proszę zacząć. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Pani Dyrektor wspomniała, dzisiejsze nasze webinaryjne spotkanie chciałabym poświęcić na to, aby powiedzieć kilka słów na temat terapii, formy terapii, którą ja odkryłam całkiem niedawno i pracuję wykorzystując właśnie tę terapię z dziećmi. Jest to terapia tak naprawdę funkcji poznawczych, czyli mówimy o przede wszystkim o myśleniu, pamięci, spostrzeganiu, również mowie, ale w mniejszym stopniu. Niemniej jednak chodzi o to, że często wydajemy różnego rodzaju opinie, dostrzegamy trudności dzieci i zastanawiamy się, jaką formę pomocy przyjąć, jaka forma pomocy będzie dla dziecka najbardziej odpowiednia. Terapia IE, bo tak w skrócie ona się nazywa, jest przeznaczona, no, można byłoby powiedzieć, że niemalże dla każdego, ponieważ mogą w niej uczestniczyć, tą formą terapii mogą być objęte dzieci już w wieku przedszkolnym, odpowiednią oczywiście jej formą, po osoby dorosłe. Mówi się tak przysłowiowo, że dzieci od lat 6 do 106 do osób dorosłych tą formą terapii mogą być objęte, dlatego chciałabym Państwu właśnie o tym sposobie powiedzieć. Powód, z jakiego wybrałam w ogóle taki temat naszego dzisiejszego spotkania, wynika również z tego, że w naszym tutaj województwie świętokrzyskim taka forma pracy jest tak naprawdę jeszcze formą niepraktykowaną. Ja przyznam szczerze, próbowałam odszukać informacje na temat instytucji czy osób, które tę formę terapii tutaj u nas w Kielcach, ale ogólnie w województwie świętokrzyskim stosują i przyznam Państwu szczerze, że no niestety nie znalazłam takiego miejsca. Natomiast wiem, że terapia ta przynosi rezultaty, ponieważ widzę to po mojej pracy z dziećmi, z którymi właśnie tę formę terapii przyjęłam. Żeby w ogóle mówić o terapii, myślę, że warto również zdecydowanie powiedzieć o tym, co ćwiczymy. Ćwiczymy tak naprawdę deficyty trudności w funkcjonowaniu tym naszym poznawczym, funkcjonowaniu poznawczym dziecka. W związku z czym należy powiedzieć o tych deficytowych funkcjach poznawczych. Deficytowe funkcje poznawcze, proszę Państwa, to są te funkcje, które na przykład nie pojawiają się u dziecka spontanicznie w procesie rozwoju. My wiemy, że w kolejnych etapach rozwoju naszego pewne umiejętności zaczynają się u nas pojawiać.
W momencie, kiedy przychodzi czas na to, żeby na przykład dziecko z tego myślenia bardzo no takiego konkretnego przechodziło do myślenia bardziej abstrakcyjnego, które jest tym najwyższym szczeblem myślenia, no widzimy, że w pewnym momencie, kiedy powinno się to myślenie pojawić, jego nie ma. W związku z czym uznajemy, że na tym etapie rozwoju, w jakim aktualnie dziecko się znajduje, ta funkcja pojawić się powinna, nie pojawia się, więc mówimy o deficycie w rozwoju tej funkcji. Funkcje deficytowe to również takie, które pojawiają się u dziecka, ale dziecko tak jakby nie potrafi z nich spontanicznie skorzystać. Czyli pomimo, że dana funkcja jest, dziecko jej nie wykorzystuje, przez co możemy uznać, że również mamy do czynienia z deficytem, który należy ćwiczyć. Ważne jest również to, że jeżeli nawet widzimy, że tych funkcji nie ma u dziecka, tych funkcji, które być powinny, to nie znaczy, że my nie możemy tych funkcji ćwiczyć. Dzięki ćwiczeniom będziemy w stanie na przykład określić, czy dziecko w tym, jak się rozwija, jak postępuje, jak rozwiązuje pewne zadania, jak radzi sobie na przykład w szkole, czy predysponuje do tego, że ta funkcja już jest w trakcie rozwoju i ona się pojawi, czy też jeszcze daleka droga przed nami, żeby tę funkcję dziecko zaczęło wykorzystywać. Ale tak jak wspomniałam, tutaj predyktorem pojawienia się tych funkcji i ich prawidłowego funkcjonowania jest to, żeby te funkcje ćwiczyć. U dzieci, właśnie w przypadku dzieci, mamy do czynienia z takimi kilkoma czynnikami. Oczywiście są to tylko te podstawowe czynniki, które my możemy wziąć pod uwagę w momencie, kiedy dziecko poznawczo jeszcze nie w pełni prawidłowo funkcjonuje. Może się takie nieprawidłowe funkcjonowanie poznawcze, czyli te trudności poznawcze dziecka, mogą wynikać z tego, że te funkcje poznawcze jeszcze się nie rozwinęły. I teraz ćwiczymy je po to, żeby się rozwinęły i przewidujemy, tak jak wcześniej wspomniałam, czy już powolutku te funkcje zaczynają się pojawiać. One mogły się u dziecka pojawić, ale dziecko ich nie wykorzystuje. W związku z czym trzeba bardzo dokładną diagnozę przeprowadzić, dlaczego dziecko ich nie wykorzystuje. Co stoi na przeszkodzie, żeby te funkcje, które są, były przez dziecko wykorzystywane. Dziecko może funkcje wykorzystywać nieprawidłowo. Może tak robić. Na przykład myślenie. W momencie, kiedy dziecko nie potrafi sprawnie radzić sobie w zakresie rozwiązywania zadań, gdzie angażowane jest to myślenie logiczne, gdzie musi wykorzystywać zdolność tworzenia kategorii, tworzenia grup, dziecko może to robić w sposób nieprawidłowy. To myślenie się rozwinęło, ono się pojawiło, ale niestety powstał jakiś czynnik zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie. W związku z tym również należy podjąć wszelkie próby, które będą te deficyty niwelować. Funkcje mogą być zaniedbane. Może to wynikać z zaniedbania środowiskowego, tak, że na przykład zadania, które stawiamy przed dzieckiem, jakby nie stymulują jego prawidłowego rozwoju tych funkcji poznawczych, ale również to zaniedbanie niekoniecznie musi wynikać, powiedzmy tak, z zaniedbania rodziców, ale zaniedbanie, może to wynikać zaniedbanie z jakby tutaj z samego dziecka, że dziecko niekoniecznie chętnie podejmuje jakiegokolwiek rodzaju aktywności poznawcze, w związku z czym nie jest w stanie ćwiczyć swoich funkcji poznawczych. My też widzimy, że kiedy pracujemy, tak, my długo zachowujemy, patrząc teraz na ludzi starszych, którzy dużo pracowali, mają taką płynność myślenia, znacznie lepiej sobie radzą już w momencie, kiedy na przykład pojawiają się już te zaburzenia myślenia takie w okresie tej późnej dorosłości. Natomiast osoby, które niekoniecznie wykorzystywały swoje możliwości poznawcze w swojej pracy,
Znacznie szybciej widzimy, że to myślenie zaczyna szwankować, zaczynają te osoby mieć problemy z myśleniem, z pamięcią, z koncentracją uwagi, z postrzeganiem. Czyli widzimy, że przez to, co robimy, cały czas ćwiczymy nasze funkcje poznawcze i dzięki temu coraz dłużej zachowujemy sprawność poznawczą, co jest istotnie ważne. W tym funkcjonowaniu naszym poznawczym możemy wyróżnić takie cztery etapy. To znaczy, może tutaj na przykładzie zadania. Dziecko ma przed sobą zadanie, powiedzmy, z matematyki. Pierwszy etap, kiedy przystępuje do jego rozwiązania, to tak zwany etap wejścia. Etap wejściowy czy wyjściowy, bo od niego zaczynamy, różnie tutaj nazywany. Przede wszystkim w tym etapie znajduje się jasne spostrzeganie, czyli to, czy dziecko prawidłowo rozumie to, co musi zrobić w zadaniu, czy prawidłowo przetwarza te informacje, czy jest w stanie w ogóle jakby właśnie zrozumieć, o co chodzi, co ma zrobić. Systematyczne przeszukiwanie, czyli to też troszeczkę takie planowanie. Jeżeli tak troszeczkę skaczemy, czytając to zadanie, kiedy pomijamy pewne informacje, kiedy chcemy coś zrobić szybko, my nie przeszukujemy tego systematycznie. My nie dotykamy każdego wyrazu w zdaniu, które stanowi instrukcję do zadania. My po prostu przeskakujemy i wtedy tworzy się taki mętlik. Dziecko siada i mówi, nie wiem, jak mam zrobić to zadanie. Nie wiem, o co w tym chodzi. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że chce to zadanie zrobić bardzo szybko, przez co pomija kolejne etapy, które stanowią predyktor prawidłowego rozwiązywania zadania. Etykietowanie. Dziecko musi nadawać etykiety, musi nadawać znaczenie, musi rozumieć, o co chodzi, co ma zrobić. Musi nazwać pewne elementy tak, aby ułatwiło mu to zrozumienie instrukcji i zrozumienie zadania, które ma wykonać. W tym etapie wejścia jest również orientacja w przestrzeni, czyli gdzie, oraz w czasie, czyli kiedy. Musi być rozwinięta stałość przedmiotu. Wyobraźmy sobie zadanie geometryczne z geometrii, gdzie dziecko ma na przykład obliczyć pole kwadratu i dostaje taką instrukcję. Oblicz pole kwadratu. Ten kwadrat nie jest narysowany. Dziecko musi mieć stałość przedmiotu wypracowaną, czyli musi wiedzieć, czym jest kwadrat. Że on może mieć różną wielkość, ale to są cztery boki, cztery kąty proste i że zawsze ten kwadrat wygląda tak samo, pomimo, że będziemy nim rotować, że będziemy go odwracać, przekręcać, zmieniać jego pozycję, to dziecko musi mieć świadomość, że kwadrat jest zawsze kwadratem. Dziecko musi integrować informacje. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jeżeli nie połączymy ze sobą informacji z wielu źródeł. Nie jest to możliwe. I niezbędna jest również, rozpoczynając jakąkolwiek pracę, precyzja w zbieraniu danych. My musimy bardzo precyzyjnym językiem pewne rzeczy nazywać, dlatego niezwykle ważne jest zadbanie o to, aby tutaj komunikacja dziecka, jego możliwości werbalizowania pewnych treści, żeby były dobrze wypracowane, ponieważ jeżeli nie będziemy precyzyjni w tym, co mówimy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu nie będziemy zrozumiani przez odbiorcę. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dbać o to, by dziecko też ten werbalny przekaz bardzo dobrze rozumiało. Kolejnym etapem, drugim, jest opracowywanie, czyli precyzja w zdefiniowaniu problemu. My musimy bardzo konkretnie ten problem nazwać. Bardzo trudne zadanie kolejne to selekcja tych bodźców, które są istotne. Dzieci niejednokrotnie mają z tym problem, że z całego zadania nie są w stanie wybrać tego, co jest ważne. Próbują, tak kolokwialnie mówiąc, ogarnąć wszystko naraz, po czym okazuje się, że wybierają informacje te, które nie do końca są im potrzebne w procesie rozwiązywania zadania, pomijając te, które są podstawą do jego rozwiązania, czyli pomijając te istotne wiadomości, istotne informacje.
Tym etapie opracowywania jest również potrzeba spontanicznego porównywania. Dziecko musi sobie wypracować taką metodę, w jaki sposób będzie sprawdzało swoją pracę. Po co jest mu to potrzebne? Po to, żeby na każdym etapie swojej pracy porównywać coś ze wzorem, na przykład, czy powiedzmy z takim modelem. Tylko w takiej sytuacji dziecko będzie w stanie samodzielnie wychwycić swój błąd. Często zdarza się tak, że rozwiązując zadanie na przykład matematyczne, dziecko prawidłowo je rozwiązuje, po czym popełnia na przykład jakiś błąd rachunkowy. I niestety ten błąd pociąga za sobą konsekwencje, mianowicie takie, że wychodzi zły wynik. Jeżeli wychodzi zły wynik, zadanie jest niezaliczone. Dziecko musi wypracować taką potrzebę porównywania ciągłego sprawdzania, jakby wracania do pewnych informacji po to, żeby właśnie nie popełniać błędu, który spowoduje, że dostanie niższą ocenę. Oczywiście logika w rozumowaniu, w myśleniu, sprawne kategoryzowanie, czyli tutaj tworzenie kategorii, tworzenie grup, dobieranie informacji w te grupy w sposób taki, aby ułatwiały wykonanie zadania, sprawdzanie hipotez, znowuż spontaniczne podsumowywanie, planowanie działania, to jest, moim zdaniem jest to, planowanie działania to jest podstawa tych problemów, które dzieci prezentują, ponieważ bardzo często zdarza mi się taka sytuacja, w której dziecko nie planuje tego, co ma zrobić. Po prostu nie tworzy sobie planu działania. Nie tworzy sobie takiej możliwości odniesienia się do etapu, które sobie zamierzyło w rozwiązaniu tego zadania, przez co wkrada się totalny chaos w jego pracę. Odpowiednie narzędzia werbalne, czyli zasób słownictwa. Zasób słownictwa również taki, który umożliwi sprawne werbalizowanie treści. Tutaj jest, powiedzmy, niewystarczający zasób słownictwa lub też odpowiedni, ale nie do końca, powiedzmy, sprawnie wykorzystywany, ponieważ dziecko może mieć dobry zasób słownictwa, ale taką nieumiejętność jego stosowania powoduje, że na przykład ma problemy z odpowiedzią ustną w szkole. Napisać sprawdzian napisze świetnie, ale w momencie, kiedy zostanie wezwany do odpowiedzi, niestety radzi sobie znacznie gorzej i dostaje gorsze oceny w momencie, kiedy musi treści werbalizować. I mamy fazę wyjścia, czyli precyzja języka. Jest to, o czym wspomniałam, to, aby bardzo dokładnie definiować problem. Odwzorowywanie relacji wirtualnych. To brzmi dość tak niezrozumiale, ale to jest nic innego, jak na przykład pani dyktuje, a dziecko te relacje wirtualne, jakby też można nazwać wizualne, próbuje jakoś przenieść. Pani dyktuje historyjkę, gdzie widzimy relacje na przykład kilku osób. Dziecko musi szukać, gdzie takie relacje znajdują się, gdzie może, z czym może te relacje sobie połączyć, z czym może je skojarzyć. Przemyślenie odpowiedzi też częsty problem, że tego nie ma po prostu u dzieci, że nie przemyślą najpierw tego, co chcą powiedzieć, nie stworzą planu wypowiedzi w głowie, przez co potem jest trudność. Odpowiednie narzędzia werbalne, czyli to, co wspomniałam, cały czas tutaj są one niezbędne. Dokładność komunikowania się, czyli precyzja komunikowania się. Sprawny transport bodźców wizualnych, czyli mamy zapis na tablicy i przenosimy to do zeszytu. I wtedy też często pojawiają się błędy natury takiej, że pani pisze na tablicy poprawnie, dziecko przepisuje z błędami. Dlatego tutaj widzimy, że jest trudność w tym sprawnym transporcie bodźców wizualnych i też metoda terapeutyczna IE, funkcji poznawczych, pomaga nam uczyć dzieci tego, w jaki sposób sobie w takich sytuacjach radzić. I częsty problem, czekanie przed odpowiedzią. Jest to trudne u dzieci i często na przykład odpowiedź jest niepoprawna, bo jest nieprzemyślana. Dziecko nie czeka z tą odpowiedzią, nie daje sobie czasu na jej przemyślenie, przez co popełnia błędy. I właśnie sedno dzisiejszego mojego wystąpienia, czyli metoda IE. Metoda IE powstała w Izraelu, została stworzona przez izraelskiego profesora Feuersteina.
Dlaczego jest to metoda wykorzystywana na całym świecie? Dlatego, że jest ona niezależna kulturowo. Te zadania, które i w ogóle sposób pracy i zadania, które dziecko wykonuje, nie ma to znaczenia, w którym kraju żyje, czy z którego kraju pochodzi, a w którym mieszka. Ta metoda jest niezależna. Ona może być wykorzystywana po prostu wszędzie. Jak ona powstała? Powstała dla dzieci, które przeżyły traumę. Przeżyły traumę związaną z wojną i wtedy właśnie profesor Feuerstein zauważył, że można byłoby stworzyć metodę, która ma na celu wspieranie poznawcze dziecka. Ja troszkę to nazywam takim uczeniem myślenia, bo tak naprawdę tutaj o to chodzi, żeby dziecko nauczyć myślenia, żeby to myślenie, te podstawy, to co ułatwia to myślenie, żeby to dziecko wprowadzało w życie. To co wypracujemy na zajęciach, żeby przenosiło na obszar domu, szkoły, na obszar relacji rodzinnych. Jak się to dzieje, ja za sekundkę oczywiście Państwu o tym opowiem. Są póki co trzy takie etapy, właściwie cztery, bo jeszcze jest jeden przeznaczony dla takich młodszych dzieci, ale ja chciałam powiedzieć tylko o tych trzech. Poziom pierwszy, organizacja kropek, orientacja w przestrzeni, wersja pierwsza, porównania i analiza percepcyjna. To są tak zwane instrumenty. Na pierwszym poziomie pracujemy z dzieckiem, wykorzystując zadania tych instrumentów. Poziom drugi, widzimy, że już same nazwy tych instrumentów jakby wskazują nam, że poziom trudności rośnie. Mamy kategoryzację, mamy ilustrację, mamy relacje rodzinne, mamy instrukcje, mamy zależności czasowe. Czyli widzimy, że poziom trudności wzrasta, przez co przechodzimy na wyższe szczeble myślenia. I poziom trzeci jest to poziom wykorzystywany najczęściej dla ludzi już dorosłych. Oczywiście przechodzą też poprzez te niższe poziomy, natomiast mówi się, że poziom trzeci jest dla osób dorosłych albo też dla dzieci szczególnie uzdolnionych, ponieważ tutaj mamy zależności liczbowe, wszelkiego rodzaju ciągi, orientacje w przestrzeni, poziom drugi, zmienność relacji, sylogizmy, szablony. Oczywiście przechodzimy do tego bardzo płynnie, poczynając od łatwiejszych po trudniejsze, mieszamy te poziomy, mieszamy też instrumenty po to, żeby też ta terapia miała charakter dynamiczny, żeby dziecko się podczas tych zajęć nie nudziło. Podstawą terapii, takim podstawowym założeniem profesora Feuersteina, który ją stworzył, było uczenie dziecka tak naprawdę myślenia, ale za pomocą mediacji. Jest to niezwykle trudne, ponieważ dorosły będący terapeutą musi pozbyć się swojej dyrektywności. My jesteśmy dyrektywni. My pytamy o fakty, o to, co się stało, co będzie, a nie pytamy o proces. Podczas terapii IE my musimy skupić się na procesie. Jest to niezwykle trudne, ponieważ jakby my jesteśmy tym mediatorem i nasza interwencja jakby powoduje, że w rozumowaniu dziecka pojawiają się zmiany. Pobudzamy dziecko do nauki, do myślenia, przez co uczymy radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Metoda uczy koncentrowania uwagi, przez co my jakby podnosimy efektywność działania tych naszych funkcji poznawczych. Jak wspomniałam, jest to metoda niezwykle trudna, przy czym myślę, że już zauważam to, że w momencie, kiedy dziecko jest w tej terapii, pracuje tą metodą, już pewne rzeczy zauważa. Natomiast dla mnie, jako dla terapeuty, najtrudniejsze jest to, kiedy czekam na odpowiedź dziecka i przypominam sobie i powtarzam za każdym razem, dopytuj o proces. Skup się na procesie, nie pytaj o gotowe rozwiązania, nie podsuwaj rozwiązania. To jest niezwykle trudne, ale przynosi naprawdę duże, duże efekty. Po co w ogóle uczymy przez mediację? Ponieważ dążymy do osiągnięcia zmiany.
Dążymy do tego, żeby ta zmiana, która zaistnieje, żeby ona się utrzymywała poza tą sytuacją, kiedy dziecko jest w gabinecie i pracuje terapią IE i wychodzi i ono musi pewne reguły, które sobie tworzymy, wykorzystywać w innych sytuacjach. Jest taki tego sens, żeby wychodząc z gabinetu dziecko lepiej radziło sobie w szkole, czy poza szkołą, w tym środowisku społecznym, przy czym należy pamiętać, że terapia IE nie jest terapią przeznaczoną dla dzieci z problemami emocjonalnymi. Oczywiście te problemy emocjonalne wpisują się w problemy poznawcze dziecka, ale nie możemy zakładać, że celem tej terapii jest poprawa tego funkcjonowania emocjonalnego. Nie. My dążymy do tego, żeby dziecko było samodzielne w myśleniu i dążymy do tego, żeby sobie z tym myśleniem radziło. I przez co osiągało coraz wyższe, miało coraz większe możliwości do osiągania wyższych osiągnięć w szkole. Techniki mediacyjne właśnie w stosowaniu terapii IE, ja już troszeczkę Państwu na ten temat wspomniałam, że koncentrujemy się na procesie, nie na odpowiedzi, którą chcemy uzyskać. My mamy pewne zadanie do wykonania, ale tak naprawdę nie ono jest tutaj najważniejsze. Nam chodzi o proces myślenia, o to, żeby zwrócić dziecku uwagę na to, co sobie pomyślało, co mu pomogło, co przeszkodziło, co wykorzystało, czego nie wykorzystało, o czym zapomniało. I potem my wymagamy uzasadniania odpowiedzi. Jak dziecko jakąś odpowiedź podaje, ale dlaczego tak jest? Jak do tego doszedłeś? Co ci w tym pomogło? Tworzymy reguły w cudzysłowie dla mądrego człowieka. My tworzymy regułę w momencie, kiedy dziecko popełni błąd, jest dobrze, bo wtedy zwraca uwagę na to, dlaczego ten błąd popełniło. Jeżeli na przykład nie sprawdzało za każdym razem, powiedzmy, swojego zadania z modelem, to powstaje reguła, że za każdym razem sprawdzaj. To być może uchroni cię od błędu. Jak pójdzie na klasówkę z matematyki i przypomni sobie to, to powie, aha, powinienem sprawdzić z modelem, bo to może pozwoli mi uniknąć błędu. My podkreślamy porządek i przewidywalność planu. My bardzo kładziemy nacisk na to, żeby dziecko mimo wszystko ten plan tworzyło, po to, żeby ułatwić sobie pracę. My też jak stworzymy plan naszego dnia i potem sobie odhaczamy to, co zrobiliśmy, a to czego nie i co nam się nie udało, nam też jest łatwiej, ponieważ mamy większą kontrolę nad tym, co nas spotyka w danym dniu. Przede wszystkim takim nadrzędnym, mogę powiedzieć, celem terapii IE jest samodzielność dziecka. I ja to zauważam u dziecka, z którym pracuję od jakiegoś czasu. Jest to dziecko z mojej rodziny, przez co tak chętnie jakby podejmuję tą współpracę. Przede wszystkim tutaj zwracam uwagę na to, żeby dziecko było samodzielne w odrabianiu prac domowych na przykład. I mam taką informację od rodziców, że dziecko już coraz częściej podejmuje samodzielnie rozwiązywanie różnego rodzaju zadań. Samokontrola, dziecko kontroluje siebie, sprawdza to, co robi, porównuje. Dzięki temu samoistnie poprawia swoje błędy, a jeśli poprawia swoje błędy, no to oczywiście osiąga większe, coraz lepsze rezultaty swojej pracy, co, tak jak wspomniałam, pomimo tego, że terapia IE tak naprawdę nie usprawnia tego funkcjonowania emocjonalnego dziecka, ale wzrasta jego samoocena, bo dziecko zauważa swoją samodzielność, dziecko widzi, że kontroluje to, co robi, że jest w stanie wychwycić to, co zrobiło źle, przez co lepiej sobie radzi, wzrasta jego samoocena i lepiej też funkcjonuje w szkole, czuje się coraz pewniejsze, dzięki temu jest mu coraz łatwiej podejmować nowe wyzwania. Kilka słów na temat struktury zajęć terapeutycznych. Trwają około 60 minut. To jest takie 50-60 minut. Musimy się spotykać co najmniej raz w tygodniu. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby te spotkania odbywały się 2-3 razy w tygodniu. To wtedy te efekty oczywiście przychodzą znacznie szybciej. Mogą być prowadzone te zajęcia indywidualnie lub też grupowo, na przykład z całą klasą.
W Gdańsku jest jedna szkoła, która właśnie wzięła udział w takim projekcie, gdzie terapeuci przychodzą na zajęcia i prowadzą zajęcia z klasą. Absolutnie to tak nazywane jest to terapią, ale terapia kojarzy się, że to są spotkania na przykład z psychologiem czy z psychoterapeutą indywidualne, jeden na jeden. Nie, tutaj terapia, ale jak najbardziej grupę można objąć. Wiem, że niektóre uniwersytety trzeciego wieku organizują dla swoich studentów, dla swoich podopiecznych takie zajęcia właśnie terapeutyczne po to, żeby usprawniać to myślenie. I ważne jest też to, że one muszą być prowadzone przez terapeutę, czyli osobę, która przeszła szkolenie i uzyskała certyfikat. U nas w Polsce taki certyfikat uzyskuje się w pracowni testów psychologicznych i pedagogicznych w Gdańsku, ponieważ jest to pracownia, która ma swojego trenera i szkoli tych terapeutów po to, żeby te zajęcia były prowadzone. Myślę, że ważna informacja taka dla rodziców, no bo każdy jak tak zaczyna jakąś formę pracy, no to pyta, kiedy będę widział pierwsze efekty. Oczywiście nie dzieje się to już i teraz, natychmiast po jednym spotkaniu, że dziecko wychodzi już po prostu myśli rewelacyjnie i radzi sobie rewelacyjnie, ale po kilku miesiącach takiej pracy te pierwsze efekty są zauważane. Pierwsi zauważają to najczęściej rodzice i nauczyciele w szkole. To są osoby, które już po kilkunastu spotkaniach są w stanie powiedzieć, że coś u dziecka się zmienia, że może to nie jest jeszcze jakiś tam najwyższy szczebel możliwości dziecka, ale że już dzieją się jakieś zmiany na lepsze. Potem widzi to dziecko, a na końcu widzi to terapeuta. Czyli tak naprawdę osoby, które są najbardziej zaangażowane i poświęcają na to najwięcej czasu i energii, czyli terapeuta i dziecko, bo się spotykają, no widzą te efekty na końcu, ale najważniejsze, żeby one były. Niezwykle ważna jest współpraca rodziców, ponieważ też przekazywane są instrukcje rodzicom, w jaki sposób niejako kontynuować te spotkania z dzieckiem. Bardzo dobrą taką formą jest również to, żeby rodzic sam brał udział w tej terapii, czyli swój instrument ma dziecko, swój instrument ma rodzic i wspólnie pracujemy, wspólnie sobie radzimy. Przez to też rodzice uczą się tego, w jaki sposób właśnie mediować z dzieckiem, czyli w jaki sposób oduczyć się uzyskiwania od dziecka konkretnej odpowiedzi, czasem nawet narzucając tę odpowiedź swoim pytaniem, w jaki sposób pracować tak, aby skupiać się na procesie myślenia, żeby dziecko uczyć tego myślenia, a tym samym wspomagać jego funkcje poznawcze. Na dzisiaj tyle. Są to bardzo wstępne jakby takie informacje na temat tej terapii. Bardziej moim celem tutaj było zwrócenie uwagi, że taka forma pracy jest i że jest ona tutaj u nas, tak jak wspomniałam, jeszcze nie do końca poznana, ale jest niezwykle przynosząca bardzo dobre rezultaty. Niezwykle istotny sposób wsparcia dla dzieci. I warto, jeśli dziecko ma taką potrzebę i te problemy są widoczne, warto podejmować taką formę pracy, ponieważ, tak jak mówię, może ona znacznie usamodzielnić nasze dziecko w procesie myślenia. Na dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Bardzo serdecznie dziękuję pani magister Katarzynie Laszczowskiej-Sęk. Prawda jest taka, że faktycznie coraz więcej naszych specjalistów czy uczy się pracy właśnie tą metodą. Okazuje się, że metoda coraz bardziej staje się popularna i bardzo dziękuję pani magister, że nam takie właśnie informacje przekazała. Proszę Państwa, w tej chwili ja Państwu udostępnię certyfikat uczestniczenia w dzisiejszym wydarzeniu, żeby Państwo mogli sobie taki certyfikat pobrać z naszej strony internetowej, znaczy dobrze. I w tej chwili na dole się Państwu pojawi certyfikat uczestniczenia w dzisiejszym wydarzeniu. Jest to wersja PDF-u. Proszę bardzo, mogą Państwo sobie ten certyfikat teraz z naszej platformy webinaryjnej pobrać.
Dziękuję bardzo jeszcze raz serdecznie pani magister Naszydłowskiej-Sęk, że chciała się z nami podzielić takimi w zasadzie nowymi rzeczami, które się dzieją. Bardzo za to dziękuję i zapraszam Państwa najserdeczniej za tydzień na nasze kolejne webinarium. Jeżeli Państwo niestety nie udało się Państwu uczestniczyć w webinarium albo tego webinarium obejrzeć razem z nami podczas trwania naszego spotkania, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam będzie to webinarium dla Państwa zamieszczone. Bardzo serdecznie dziękuję i Państwu, i Pani Prowadzącej i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.